Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jezus zapowiada swoje zmartwychwstanie. Porównuje swoje ciało do jerozolimskiej świątyni, a sens jego wypowiedzi na jego procesie, zresztą zniekształcony przez fałszywych świadków, jest taki. Mówi: widzicie tę świątynię? Wyobraźcie ją sobie zniszczoną. Czy nie byłoby cudem odbudować ją w 3 dni? Otóż ja dokonam takiego właśnie znaku. Bo wy zniszczycie moje ciało, które jest prawdziwą świątynią Boga, a ja wskrzeszę je 3. dnia. Zmartwychwstanie jest samym sednem Jezusowego nauczania i ostatecznym zwycięstwem Boga w Jego i naszym życiu. I osią dobrej nowiny. Osią, wokół której wszystko się w Ewangelii obraca. Dlatego stale pojawia się ono w Jego słowach i znakach. Oto bijące serce Ewangelii. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli Ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.